Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków. Popieram Polaków. Cejrowski.com łamane przez sklep. Witam państwa serdecznie. Z tej strony, Paweł Jaworski, program w Służbie Bogu i Ojczyźnie. Dzisiaj moim państwa gościem będzie pan Wojciech Cejrowski, polski dziennikarz, prezenter telewizyjny. Przede wszystkim Polak, katolik. Witam pana serdecznie, panie Wojciechu. Szczęść Boże. Daj Boże. Panie Wojciechu, dziękuję jak zwykle, że znalazł pan dla nas czas. Jest pan osobą, która, no ten październik, szczególnie jest dla pana bardzo pracowity. Może właśnie zaczniemy od tego, że jest pan teraz w trasie. Był pan w Półtusku, w Markach pod Warszawą. Nasz pracownik w Realu 24 był obecny w Markach i każe, prosił, żeby panu przekazać, że świetny występ, że naprawdę szapopa. Bardzo mi miło. No, ale miesiąc, październik jest przede wszystkim różańcowy, proszę pana. Jako no parka. tak, dojdziemy tak, do tego, panie Wojciechu. Tak se wymyśliłem tę trasę, żebym jednocześnie mógł przynajmniej parę razy pójść na nawożeństwo różańcowe, którego w Ameryce nie znają. Panie Wojciechu, teraz jakie występy? Gdzie możemy pana zobaczyć w najbliższych dniach? A proszę pana, zanim pan to wypuści, to ja już się będę zwijał z powrotem, więc lepiej mówić, że przylecę w kwietniu w lany poniedziałek i zacznę nowe występy. Jasne. No, jutro proszę pana, nie wiem, kiedy pan to będzie wypuszczał, więc pewnie już będzie po wszystkim, ale jutro w Koszalinie będę, za dwa dni w Gdańsku, po Koszalinie, a potem południe polski i śląsk, który czekał długo. No ale władza nam zarządziła COVID. Po covid trudno było wpuszczać ludzi do sali i robić selekcję, jak na rampie w Oświęcimiu, że zaszczepieni na lewo, a nie zaszczepieni na prawo. Polacy na lewo, Żydzi na prawo. Nie chciałem tego robić, więc Śląsk miał dłuższą przerwę. Czyli prawdopodobnie do Śląska będzie można po naszym programie udać się. A Wrocław będzie... jeszcze jest. Pan mnie teraz zaskoczył, nie wiedziałem, że robimy reklamówkę moich występów. Tam zupełnie inne dekoracje przygotował. Nie no, dekoracje są jak najbardziej wskazane, panie Wojciechu. Przechodzimy do tego, co, co nas, co najważniejsze. No przede wszystkim jesteśmy świeżo po wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Wyniki są jeszcze cząstkowe, bo jesteśmy świeżo. Dzisiaj jest, mamy poniedziałek. No ale na chwilę obecną, zaskoczenie spodziewał się pan takich wyników, jak pan to oceni? To jest tak cudownie skonstruowany układ cudzysłów na cudownie, że kompletnie nie ma znaczenia, kto ile zdobędzie. Chyba, żeby komuś kiedyś udało się zdobyć większość absolutną w obu izbach, no to wtedy rzeczywiście będzie różnica jakaś, ale ten system jest tak wymyślony, że to nigdy nie miało miejsca. I w dodatku, dwie strony napuszczają naród na siebie nawzajem. Co powoduje, że nikt nie słucha żadnych argumentów, nikt nie jest w stanie w ogóle słuchać, co Kaczyński gada albo Tusk, nawet gdyby najbardziej sensowne rzeczy zaczął mówić, bo się uderzył w czoło. I nagle mu klepki wskoczyły na miejsce i zaczyna promować dekalog. Jesteśmy na siebie napuszczeni. Tak złośliwie przez obie partie. Obu partiom na tym zależało, żebyśmy rzucali się do gardła przeciwnikowi. Wtedy człowiek, gdy ma oczy zalane krwią, w ogóle nie słucha, co ten przeciwnik mówi. Jeszcze niech pan zauważy, skoro program katolicki, że następuje odczłowieczenie przeciwnika. Ja mam Tuska traktować jak psa bo tusek po kaszubsku znaczy pies i wtedy można mu zrobić wszystko. Natomiast Kaczyńskiego mam traktować jak kaczora. Kaczorowi to nawet łeb można odrąbać na gospodarstwie i zupę zrobić. No i jeżeli będziemy myśleli o przeciwniku jako jakimś rodzaju bestii albo zwierzęcia, że albo to są bydlaki, albo świnie, a nie ludzie z duszami. Nawet jeśli źle robią. Nawet jeśli oddali się na służbę Szatanowi jak Biedroń ze swoją tęczą, no to nadal są ludzie. I teraz, jak zaczniemy ich odczłowieczać, palić książki niektórych wybranych autorów, bo są nic nie warte, no to lądujemy w takim miejscu znanym i oswojonym. Ty nie jesteś człowiekiem, to ja ci mogę zrobić wszystko. I teraz, naród się rzucił sobie do gardeł, system jest tak wymyślony, że są listy partyjne. Ja nie głosuję na osobę. Jakby jakiś jeden sensowny z PO coś zaczął sensownego mówić, a miałbym szansę zagłosować na niego, a nie na całą listę. Może bym się skusił kiedyś i układ by się zmienił. A ten układ się nie zmienia. Teraz y, gdybyśmy mieli wyniki, albo przedwyniki, albo po wyniki, to zawsze nam wyjdzie to samo. Otóż pewna grupa zwierząt, jak w folwarku zwierzęcym, zbuduje koalicję przeciwko drugiej grupie zwierząt. I teraz albo to się uda Jarosławowi z kim on tam może, no z chorągiewką PSL-em. No ale tu będzie ciężko. Konfederacje skonfliktowali, walczyli głupole o głosy Konfederacji, zamiast to zostawić. Niech se Konfederacja ugra, ile tylko chce, ale przestańcie ją zwalczać, bo to akurat nie jest nasz przeciwnik główny, a może być potencjalny koalicjant. No ale nie, oczywiście walczyć musieli również do z Konfederacją, skonfliktowali ją sobie, to teraz Kaczyński co zrobi? Moim zdaniem to jest gracz. To jest gracz przemądrzały, cyniczny, gracz, który się wycofał do opozycji albo jeżeli będzie zmuszony, przez drugą stronę, do zrobienia słabego rządu, bo opozycji będzie bardzo wygodnie ze słabym rządem. Zrobią wszystko w Polsce, co tylko będą chcieli, jeżeli rząd będzie słaby. No więc, jeżeli będzie Kaczyński zmuszony przez opozycję, która umyje ręce, odsunie się, machlojki różne wykona, będzie zmuszony do skonstruowania słabego rządu, no to będzie się przez całą kadencję usprawiedliwiał, że nic nie może zrobić. Czyli teraz albo odchodzi, jako mocna opozycja i my wam tu będziemy grozić pięścią, wy, bydlaki, psy i tam co innego, no albo konstruuje słaby rząd i usprawiedliwia się wobec całej Polski. Obiecaliśmy wam wszystko, ale zrobić nie możemy nic, bo jest bardzo silna opozycja. Jesteśmy słabym rządem, i będziemy grali wyłącznie na to, żeby ocalić istnienie tego rządu przez całą kadencję, oddając różne pola, tak jak ostatnio zaczęli oddawać do Europy w zasadzie wszystko. Oficjalnie mówi, jesteśmy przeciw temu, przeciw temu, przeciw temu, a zaraz potem dodawali, ale Unia mówi nie, ale. No to bez względu na wyniki wyborów uważam, że albo jedna, albo druga strona skonstruuje rząd. I to nie ma kompletnie znaczenia, która z nich skonstruuje rząd. Nie, nie ma różnicy, moim zdaniem. Zaraz pan mi powie, być może inaczej. Moim zdaniem nie ma żadnej różnicy na lepsze czy gorsze, czy to będzie rząd PO czy PiS przy tym rozdaniu, co jest teraz. Uważam, że y, wynik ostateczny będzie taki sam pogrążenie Rzeczypospolitej. Panie Wojciechu, y, najbardziej taką przykrą kwestią, która wyszła ewidentnie podczas tych wyborów, jest to, że ta polaryzacja y, polskiego społeczeństwa jest coraz większa, z coraz większą. Coraz większy podział, coraz większa nienawiść jednej strony do drugiej. Widzimy to, czytamy to często na różnych forach internetowych, czy to na Facebooku, czy na Twitterze. No niestety to jest postępujący proces. Jak pan się do tego odniesie? No diabeł skłóca ludzi i mają się nienawidzieć. Pan Jezus przychodzi, miłujcie się. I przypowieść o Samarytaninie, pogardzana rasa, no, obcy brudasy i tak dalej i okazuje się, że w tej przypowieści Samarytanin jest pokazany właśnie jako człowiek, który drugiemu może pomóc, chociaż w zasadzie nie powinni się lubić. No z, ten, z tym Samarytaninem to tak jakby się Polak spotkał z Ukraińcem świeżo po Wołyniu i jeden drugiego znajduje okrawionego i któryś pomaga. No i widzą w sobie bardziej człowieka niż te konflikty, które były przez dłuższy czas za naszymi plecami. No więc Pan Jezus zachęcał do miłości wbrew różnym okolicznościom. Natomiast diabeł zachęca do nienawiści wbrew różnym innym okolicznościom, bo moglibyśmy się kochać jako Polacy. No w rodzinie nie wszyscy wszystkich lubią, ale dalej jesteśmy rodziną. Moglibyśmy szukać, skoro nie możemy się zgodzić w sprawie tej, innej i jeszcze trzeciej. To moglibyśmy nawet trochę na siłę i na przekór sobie szukać jakiejkolwiek sprawy, w której jesteśmy coś na forum Unii Europejskiej chętni załatwić razem. No ale to źle wygląda przed elektoratem, jeżeli my znajdziemy na przykład PCPO, znajdą wspólny interes. To strasznie źle wygląda. No, no. bo to diabeł uważam, rozdaje tego rodzaju karty, że dobra rzecz zaczyna źle wyglądać. Natomiast wszystkie złe rzeczy zaczynają wyglądać dobrze. To napuszczenie narodu na siebie to nie od Boga pochodzi ta nienawiść, ta emocja negatywna, którą i Pan ma wobec przeciwniku, bo jak oglądamy tych wszystkich tusków i rusków i tych innych tam banderosów i tak dalej w telewizorze i nam się podaje cały czas te informacje, to nas to w naturalny sposób porusza i podnieca ku złości. No i. Czyli od diabła to pochodzi, odpowiadając na pańskie pytanie. To diabeł, diabeł powoduje, że się ludzie nienawidzą. I w Ameryce się nienawidzą, proszę pana, i w Izraelu się nienawidzą, i w Rosji się nienawidzą. Wszędzie się ludzie nienawidzą, czyli diabeł w ataku jest teraz. Co, co pan, jak pan uważa, bo teraz, co z tą Polską? Jak powinien zachować się w obecnym czasie Polak, katolik, patriota, który kocha swój kraj? Czy tylko mamy... E Uf, znaczy oczywiście, no, ufamy Panu Bogu i musimy wszystkie nasze e, prośby kierować właśnie poprzez modlitwę różańcową, czy to poprzez Eucharystię, aby nastąpił pokój, aby to wszystko jakoś Pan Bóg zatroszczył się o naszą ojczyznę. Ale co jeszcze oprócz modlitwy powinien zrobić e, Polak, który pragnie pomóc swojej ojczyźnie właśnie w takim momencie jak teraz? Cieszę się, że Pan w ogóle zadaje takie pytanie, bo można by się też poddać, że nie jestem w stanie nic zrobić, emigracja wewnętrzna próbuje ocalić w zasadzie jedynie własną duszę i najbliższą moją rodzinę i nie podejmuję żadnych innych działań, bo to jest kompletnie niewykonalne po ludzku zadanie, żeby zrobić cokolwiek więcej. E, czasy są takie, że ja nie, nie znam odpowiedzi na pańskie pytania. Tak jakby mnie pan, żyjemy w czasach II wojny światowej i pan mnie pyta, co zrobić, żeby ocalić Polskę. W tamtym momencie, kiedy już nas rozjechali Ruscy, świeżo nas rozjechał Hitler, partyzantka jeszcze nie powstała, wszystko się rozsypało, rząd wyjechał przez Rumunię, i, i, i e, co robimy? Co, jaki pan ma model na odbudowę Polski? Nie mam, nie mam żadnego. Jakby pan Żyda pytał w getcie warszawskim, jeszcze zanim się czystka zaczęła. Zostali zamknięci w tym getcie, my jesteśmy zamknięci w getcie Unii Europejskiej. No jeszcze może pan wyjeżdżać. Na początku, jak było getto, to jeszcze przez jakiś czas mogli sobie chodzić w tej z powrotem. Chodziło tylko o to, żeby zamieszkali na wspólnym terenie. A dopiero potem ten teren został odcięty od świata. To tak jak na początku komunizmu. Też przez jakiś czas można było jeszcze pojechać na Węgry, gdzieś tam uciec przed tym całym systemem. Kto to zrobił, ten był szczęśliwy być może. A potem dopiero uszczelnili granice. No i proszę pana, jesteśmy w getcie. Unia Europejska to jest zamordystyczna dyktatura skierowana przeciwko wszystkim wartościom własnym Europy. Zniszczyć kulturę, piękno, muzea, yy, architektura, jak była ładna, teraz ma być brzydka. Proszę sobie obejrzeć budynki urzędowe Unii Europejskiej. Obrzydliwe są. Proszę sobie obejrzeć XIX-wieczne. Budynki rządowe w dowolnym kraju Unii Europejskiej obecnym, one były eleganckie. A teraz nie ma eleganckich budynków. Unia Europejska ma szatana za architekta i buduje brzydotę. Wszędzie. No, jest to tak do tego getta, proszę pana, że nic nie wolno samemu zdecydować. Węgla nie wolno się posługiwać, samochodem nie wolno jeździć. Podróż, że będziesz miał limit kilometrów człowieku, mięsa nie jest, będzie na kartki, wolno tylko kilogram, żebyś nie napierdział metanem za dużo do, do pani von der Leyen. No to tak to widzę, proszę pana, katastroficznie, ale. Ponieważ przetrwaliśmy komunę, to w każdej katastrofie taki system, który próbuje być totalny, on jest jednocześnie dziurawy w bardzo wielu miejscach. Po prostu jest dziurawy, bo naciągają panu na głowę maskę i coraz bardziej ją naciągają. To znaczy, że pory w tej masce robią się coraz większe. Zawsze znajdziemy dziurę, tak uważam. Kolejny bardzo poważny temat, który chciałbym z panem poruszyć. Konflikt na Bliskim Wschodzie wojna w Izraelu. Eskalacja chyba jest nieunikniona. Chciałbym, żeby pan do tego się odniósł. No i czy, czy i kiedy dotrze wojna do Europy, pana zdaniem? No, wojna to już dotarła do Europy. Szwecja ma wojnę, Francja się obudziła troszkę za późno. Przedwczoraj zaczęli mówić o tym, że trzeba jednak deportować. Wcześniej słowo deportacja powodowało utratę kariery politycznej, a teraz minister tam obrony czy czegoś od policji, minister mówi o deportacjach, że trzeba deportować tych bandytów wszystkich i słowo bandyta wróciło. To jest normalne słowo, to nie jest obraźliwe. Jak, nawet słowo bydlak w niektórych kontekstach nie jest obraźliwe, bo jak widzimy palestyńskiego wcześniej bojownika o wolność, który gwałci kobiety. Ciągnie je za włosy i tak dalej, no to to już jest bydlak w tym momencie. Tak, Pan Bóg go stworzył i dostał on duszę od Pana Boga, więc formalnie rzecz biorąc jest człowiekiem z duszą i należy mu się zbawienie, być może, gdyby się naprawił, ale zachowuje się w danym momencie jak bydlak. Więc wróciły różne słowa, które, za które wcześniej Pan kończył karierę we Francji, w Szwecji. W Niemczech też naród spolegliwy i, i karny wobec władzy, ale zaczął zauważać. Niektóre gazety bliskie rządowi zaczęły zauważać, że coś jest nie tak z tymi imigrantami, których Angela Merkel sprowadziła. Pan pyta, czy ta wojna przyjdzie do Europy. Ona już tu jest. Widział pan wiwaty. panie Wojciechu. Widział pan wiwaty w Berlinie i innych miastach po tym, jak Palestyńcy zaczęli gwałcić Żydówki. No, i w Niemczech co zrobiła policja? Są wiwaty z okazji tego, że Palestyńczycy gwałcą Żydówki w strefie gazy. Porywają dzieci i że się leje krew i spacerują po zwłokach. U Arabów, jak się stopę komuś pokaże od spodu, to jest bardzo obraźliwe. A jak się chodzi po nim, postawi się stopę na głowie to to jest symbol niewolnictwa. Sulejman stawiał symbolicznie stopę na głowie dowódcy, czy jego, i wszyscy jesteście moimi niewolnikami. I teraz proszę to podnieść do potęgi trzeciej czy czwartej, kiedy się spaceruje po zwłokach wroga i pokazuje to komórką wszystkim innym żydom na całym świecie. No i w Niemczech Wiwaty i Balangi muzułmanów, palestyńczyków, arabów wszelkiego autoramentu Wiwaty z okazji tego, że są gwałcone kobiety w Izraelu, żydowskie, i kraj niemiecki, który robił to samo, co Palestyńczycy, wysyła policję z rozkazem, żeby ta policja nic nie robiła. No to moim zdaniem, już żeśmy się w tej wojnie poddali. Bo jest taki punkt przełamania, kiedy wysyła się policję po to, żeby kogoś zabiła na ulicy. Mówi się policjantom. Jeżeli przekroczą przepisy, a przepis, którym się posługujesz, pozwala strzelać ostrą bronią, to nie krępuj się, tylko zastosuj. No jest w którymś momencie taki punkt, kiedy już musisz zacząć walczyć, a nie ciągle jeszcze negocjować. Niemcy wysłali policję, policja się chowała po bramach, nic nie robiła, bo takie miała rozkazy. Czyli wojna doszła już do Europy, eskalacja tej wojny. Nie wiem, o co mnie pan pyta, że eskalacja do jakiego poziomu? Że zaczną po bloku chodzić ze scyzorykami i wyciągać katolickie rodziny, czy białe rodziny i zabijać to? Nie wiem, czy do tego dojdzie i kiedy, ale jak się patrzy na Szwecję, to już doszło. Też widzieliśmy, jak wyszli przecież na ulicę, tak? Zostali wezwani do świętej wojny i zobaczyliśmy, jaka jest potęga muzułmanów w Europie, jak zachowały się władze w tym wypadku. Po prostu biernie. Jest to bardzo niepokojące. Zobaczyliśmy raczej właśnie tę bierność władzy, a nie potęgę muzułmanów, bo to są nadal grupy no, nie zorganizowane aż tak jak wojsko, i nie wyposażone tak jak wojsko, i nie przyjechały tu z generałem w ramach oficjalnego najazdu, tylko to jest taka piąta kolumna, trochę rozproszona z rodzaj partyzantki, wróg na naszym terenie. Ale taki, który w las i może się skrzyknąć, natomiast nie odbiera formalnych rozkazów i nie ma gwiazdek. No i na taki atak zwykłej ludzkiej tłuszczy, agresywnej, to jest podobne trochę do ataków kiboli. Na, na tego typu atak, co nie ma policji, która odbiera rozkazy i potrafi to jakoś opanować, jeżeli kibole się tłuką na dworcu, no to policja niemiecka umiała, policja brytyjska umiała sobie radzić z takimi rzeczami. Ci kibole byli bardzo waleczni i dzielni i potrafili z policją się długo bić, ale jednak policja zawsze wygrywała. W tym przypadku policja została wycofana. No to jest jedność władzy, tak? a nie zwycięstwo palestyńczyków. W, w jednym z filmów niedawno usłyszałem, a Indiana Jones oglądałem w samochodzie, proszę pana, i tam pada jedno genialne zdanie. Wyście nie wygrali wojny, mówi nazista. Hitler ją przegrał. On żył w przekonaniu takim, że gdyby Hitler nie zwariował tam w połowie wojny i inaczej rozprowadzał piłkę, gdyby rakiety, które były prawie gotowe, zostały priorytetem niemieckim, to rzeczywiście Hitler wygrałby wojnę, bo Amerykanie by nie zdążyli tam z bronią atomową i tak dalej. Więc to stwierdzenie, alianci nie wygrali wojny, tylko Hitler ją przegrał, ono bardzo dla mnie obrazowe. I z Indiana Jonesa. I w tym przypadku Europa, Unia Europejska, Francja, Polska, my przegrywamy wojnę, a nie palestyńczycy na naszym terenie, czy muzułmanie ją wygrywają. My przegrywamy, bo jesteśmy miętcy wobec pierwszych agresywnych ruchów, już trzeba ucinać palec. Czemu taka jest reakcja rządzących właśnie w Niemczech, we Francji? Mężczyzn brak. Są chłoptasie, którzy tak jak Morawiecki snują się po Davos e, i chcą być wszyscy mili dla siebie. I Macron to jest z tego samego makaronu ulepiony. I Trudeau to są chłoptasie, którzy no oni tam są 30, 40-latki, 50-latki. Oni nie mieli osobistego doświadczenia wojny. Tak jak Benjamin Netanyahu jest mężczyzną. On miał osobiste doświadczenie wojny razem ze swoim bratem czy braćmi. Nie pamiętam życiorysów w szczegółach. E, uczestniczył w konkursie. I to jest żołnierz, który wie, co robi, nawet jak jest premierem. Natomiast te wszystkie chłystki z Davos, to one wiedzą, jak się jak się ślizgać pomiędzy innymi piskorzami czy węgorzami, żeby więcej śluzu nabrać. I oni cały czas szukują takiej miękkiej drogi przejścia, nawet nie wyjścia. Jak przejść przez pandemię? A wymyślmy jakieś parę miękkich sposobów, żeby się znaleźć po drugiej stronie. Nie rozwiązać problem, tylko prześlizgnąć się. W moim sklepie można płacić gotówką. Za pobraniem. Przy odbiorze. Popieram gotówkę. Cejlowski.com Łamane przez sklep. Panie Wojciechu. Nie ma mężczyzn, no i dlatego nie ma męskiej reakcji. Ostatnim mężczyzną na stołku prezydenta Francji był generał Charles de Gaulle i Rondo de Gaulle w Polsce. To był żołnierz z frontu. Ostatnim mężczyzną w Wielkiej Brytanii był Churchill, a po Churchillu następnym mężczyzną była Margaret Thatcher. Pomiędzy nimi były mydłki oślizgłe. W Stanach Zjednoczonych było podobnie. Ostatnim mężczyzną był prezydent Eisenhower, potem mieliśmy prezydenta Nixona, ten też był mężczyzną, ale musieli go szybko utrącić i zrobili mu aferę Watergate. I potem czekaliśmy znowu kolejne lata, żeby Ronald Reagan przyszedł. I to był mężczyzna. I Donald Trump po nim był następnym mężczyzną, a pomiędzy Ronaldem Reaganem a Donaldem Trumpem nie było mężczyzn. Byli sprawni urzędnicy, byli goście z systemu, na no Piskorze wszystkie były, jeszcze wtedy Davos nie było. No bo kogo tam mieliśmy? Clinton, zboczeniec, który się interesował panienkami głównie, Bush, młody Bush, stary Bush to był wiceprezydent Ronalda Reagana, zero kompletne. No kontynuował rozpędzony pociąg, żeby się nie wykoleił i nie wygrał drugiej kadencji. Tylko jedną. Sprawował, jeśli nie pamięć nie myli. Potem był Bush. Gdyby nie 9-11, to Bush nie miałby żadnej drugiej kadencji. No i Clinton był i Barack Obama, nienawidzący Ameryki, nienawidzący Amerykanów, nienawidzący wartości y, nie katolickich, tylko chrześcijańskich, na których w zasadzie cała Ameryka ufundowana, bo i latonosi, i protestanci wszyscy i tak dalej, to on tego wszystkiego nienawidził, a do tego leń taki sam jak Tusek. Leń, który się zrywał na golfa, tak jak tusek się zrywał na piłkę nożną. charatać w gałę, czy co tam mówią w kabalecie o nim. No i dopiero potem Trump, przyszedł. więc brak mężczyzn oznacza brak męskich wzorców, zachowań i brak zachowań męskich w polityce. Przychodzą Palestyńcy walić nas po mordach. No to powinni spotkać mężczyznę po drugiej stronie, który przynajmniej umie walnąć w mordę. A ci wszyscy goście, ten Morawiecki, Trudeau, Macron, to oni wszyscy, oni, czy Morawiecki kiedyś się bił? Na pięści? W przedszkolu? Z kimkolwiek? Czy uprawiał sporty walki? Kopnął kogoś kiedyś piętą w głowę? Nie ma takich predyspozycji, w związku z tym jest niewłaściwą osobą. Morawiecki, Trudeau, Macron, symboliczne postaci, oraz te wszystkie babeczki, które tam są ministrami obrony w Szwecji, czy gdzieś tam w Danii, one nie mają, mogą mieć najlepsze serce i doskonałe rozumy, ale nie mają predyspozycji do czasów walki. Nastąpił teraz czas walki, bo zostaliśmy zaatakowani myśmy się tego nie wybierali. Jesteśmy atakowani przez morze i ta pani e, Macroni czy tam jak ona we Włoszech, ona też tego nie umie udźwignąć że strzelamy w wodę z, krągo, z krążowników i ci goście wtedy w swoich gumowych łódeczkach zawracają szybko do Afryki, bo my strzelamy w wodę i nie ruszamy tego strzelania, oni płyną w naszą stronę, strzelamy tak długo, jak wpłyną w linię ostrzału, to sami się wpakowali pod nasze karabiny, strzelamy 200 metrów przed nimi, pik, pyk, 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 pyk i nie ruszamy naszej łódki. Pyk, 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 a ja płynę w pańską stronę, kiedy pan strzela, no w którymś momencie pęknę. Panie Wojciechu, wojna na Ukrainie, teraz konflikt na, Ukrainie na, Bliskim. na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zaangażowały się w ten konflikt, wysyłają drugi lotniskowiec. Czy uważa pan, że po zmianie rządów w Polsce Stany Zjednoczone mogą się wycofać z Polski? I jak, jak się później może potoczyć scenariusz? Moim zdaniem, bez względu na to, kto będzie rząd sprawował, nie nastąpi zmiana rządu w Polsce. To są pozory. Jeżeli teraz się wymieni zestaw klocków na PO i tamta reszta, to to nie oznacza zmiany rządu w Polsce, sposobu rządu w Polsce. Zmieni się odrobinę retoryka, ale istotnie nie zmieni się sposób zarządzania Polską. PIS cały czas nam to tłumaczył, że Jesteśmy ostatnią ostoją niepodległości. Jakby przyszedł Tusek, to wszystko odda. No ale PiS też wszystko oddawał. Tylko mówił, że nie oddaje. To są takie sprawy jak Turów. To są takie sprawy jak pandemia. Robili wszystko, co im kto tam kazał z Brukseli. Cały czas się oburzają, że ale tak nie wolno, byśmy chcieli inaczej, ale robią tak jak każe. Nie stawiają żadnej linii oporu. W związku z tym moim zdaniem, z punktu widzenia Ameryki to się zmieniają tylko takie fasady i dekoracje, natomiast mechanika tego zjawiska, jakim jest Polska. Jeżeli Ameryka zdecydowała się przyjechać do Polski, to nie dlatego, że y, Jarosław Kaczyński za pomocą swoich ludzi był na tyle przekonujący i uroczy, że oni zdecydowali się przyjechać. Ameryka się kieruje swoim interesem. I pomimo tego, co robił Kaczyński i Błaszczak, Ameryka. Widziała bądź nie widziała swój interes i reagowała. No, wolała nie reagować w taki sposób, chcemy wysłać 5 tysięcy wojska do Polski, sami z siebie. Woleli wyczekać taki moment, kiedy ktoś ich zaprosi. No to reagowali na sygnały wysyłane przez polską stronę. I potem, jak pan to ogląda, to się panu wydaje, że Błaszczak poprosił, a Amerykanie przyjechali na zaproszenie Błaszczaka. A w mojej ocenie Amerykanie albo wyczekali, albo sprowokowali tę prośbę. Może na jakimś niższym szczeblu jakiś Błaszczak pojechał gadać, czy kto tam jego sekretarka i amerykański y, urzędnik niskiego szczebla powiedział Błaszczakowi: słuchaj, a nie chcielibyście mieć tak 5 tysięcy wojska w Polsce? A Błaszczak wtedy, a wy chcecie wysłać? Te? Zapytaj, to się dowiesz. I potem Błaszczak wraca do Polski, bo rozmawiałem z Amerykanami o pięciu tysięcach wojska na terenie Polski i yy, trwają rozmowy, i potem pół roku później mówi: Załatwiłem. Nic by nie załatwił, gdyby Amerykanie wcześniej nie chcieli, tak to oceniam, bo to jest mocarstwo, które ma swoje klocki, przesuwa tych żołnierzy. Polska dla nich nic nie znaczy, chyba że coś znaczy. Bo sami zdecydowali, że coś znaczy, bo leży na drodze do Rosji, albo coś przeciwwagę dla kogoś stanowi. E, czyli odpowiadając na pańskie pytanie pierwotne, że jak się zmieni władza, to się coś się pogrążymy, czy się nie pogrąży, będzie tak samo, tylko pod innymi hasłami. A kwestia uchodźców A to... kwestia LGBT, tego, tej ideologii kwestia uchodźców. Kwestia uchodźców dobry przykład. Jeżeli rządem będzie PO, to oni oficjalnie uchodźców zaproszą. Jeżeli rządem będzie PiS, to będą oficjalnie się bronili przed zapraszaniem uchodźców, ale nadal ich przyjedzie tyle samo, bo przecież teraz mamy całą masę uchodźców i to nie jest 176 nielegalnie wydanych wiz, tylko to jest obóz dla pracowników Petrochemii w Płocku. Dla, sprowadzili się tam, nie wiem, z Pakistanu czy skąd, tam jest cały, tam jest obóz, kto w płocku mieszka, może się przejść i zobaczyć, ilu ich tam jest. To może nie jest 137 wiz, tylko jakiś inny rodzaj układu, ale za żadnego rządu wcześniej, pomimo deklarowanych chęci peowców nie przybyło tylu kolorowych ludzi w Warszawie co zapisu. Więc PiS może sobie mówić głośno, że nie chce uchodźców, nie chce uchodźców, będziemy was bronić przed uchodźcami, ale ja przyjeżdżam do Polski co pół roku. I obecny mój po pobyt jest taki sam jak poprzedni. E, pod jednym względem, nie ma takiego momentu w Warszawie, czy to jestem w samochodzie i jadę, czy jestem w tramwaju i jadę, czy idę piechotą. Nie ma takiego momentu o żadnej porze dnia i nocy, żadnym środkiem transportu, żebym gdzieś w zasięgu mojego wzroku nie zobaczył jakiegoś czarnego człowieka z takiej części Afryki najgorszej możliwej, gdzie jest największa bieda, największy konflikt, największe zbrodnie. Więc taki uciekinier też jest oswojony ze zbrodnią. Gdyby on był prowokowany, to jemu jest łatwiej wbić drugiemu nóż w samoobronie niż panu. Bo pan nigdy nie widział wbijania noża. Nie mówiąc o tym, że sam pan to robił. A on widział i być może robił. No więc w zasięgu wzroku w Warszawie zawsze gdzieś jest czarny z, z, murzyn z Afryki, taki najczarniejszy. Nie Ukrainiec, nie Palestyńczyk, nie muzułmanin, tylko. Czarny z czarnej Afryki, dlatego widać z daleka. To się zdarzyło w ciągu ostatnich ośmiu lat PiSu, a przyspieszenie nastąpiło w ciągu ostatnich dwóch lat. Po pandemii nastąpiło przyspieszenie tego procesu. To nie jest 137 wiz. W związku z tym, jeżeli władzę obejmie PO, to będzie zapraszało oficjalnie i oni będą przybywać, a jeżeli władzę obejmie PiS, to będą nie zapraszać, ale i tak będą przybywać. Tak jak do tej pory przybyli. No tak, ale też kwestia tego, że Ideologia, tak? Czyli można powiedzieć, że to jest nieuniknione? Mówi pan, że czy, czy właśnie wygrałoby, czy rząd będzie pro, kontynuował Prawo i Sprawiedliwość czy, czy PO? To po prostu jest nieuniknione w pana, w pana ocenie. Ale co z ideologią LGBT? No bo jednak ewidentnie ta strona lewa bardziej sprzyja. Tak. E, nie mam, proszę pana, na każde pańskie pytanie dobrej odpowiedzi. Co ja wiem? Tyle samo, co pan. E, no nie jesteśmy panem Bogiem, obaj kombinujemy, ale to przekracza nasze możliwości chociażby ze względu na rozmiar sprawy i powiązań przeróżnych. Moim zdaniem łatwiej się bronić w prawdzie niż w fałszu. Prawda nas wyzwoli, mówi Pan Jezus, co oznacza, że ja chyba wolę, a nie przemyślałem tego do końca, tylko ze z Panem gadam teraz. Może Pan ma jakieś swoje na ten temat. Prawda nas wyzwoli. Czyli ja wolę znać prawdę, nawet najgorszą. To chyba wolę sytuację, w której otwartym tekstem władza PO narzuca mi tęczowych i jest z tego dumna. Chyba wolę taką sytuację, bo jednak stają w prawdzie. Od sytuacji, w której to samo robi Morawiecki, tylko kamufluje swoje działania. Fałszuje swoje działania, usprawiedliwia się, że coś tam namunia narzuciła, ale będę was bronił, kłamie, bo wie, że nie jest nas w stanie obronić czyli sytuacja obrony Polski przez LGBT, nieskutecznej z różnych powodów, nawet nie obwiniam Morawieckiego, ale ta obrona jest nieskuteczna po stronie PiS-u i jest fałszowana, że jednak coś robimy, coś zrobimy, uratujemy was, a po stronie PO. Jest otwartym tekstem, nic was nie będziemy ratować, bo nie ma przed czym, tylko wam tu wpuścimy wszystko do szkoły podstawowej. I teraz moim zdaniem łatwiej się bronić, gdy pan widzi wroga, który jest bezczelny i się z tym nie kryje. Rodzice szybciej się zorientują, co się dzieje, jeżeli otwartym, bezczelnym tekstem Biedroń będzie ministrem szkolnictwa i będzie tak jak Trzaskowski wciskał. Pod spódniczki małych dziewczynek w przedszkolu, różne brzydkie rzeczy. To szybciej się podniecą rodzice do obrony własnych rodzin, gdy będą znali obrzydliwą, ale prawdę. A na razie to mamy takie wrażenie: no dobra, pis nas broni, to nie musimy nic sami robić. I na koniec, Panie Wojciechu, kwestia. Covida, czy nowe warianty COVID- będą grane pana zdaniem. Nadchodzi zima to pewnie. To nam zrobią. Co się stało z raportem NIKU? Wyszło, że Morawiecki powinien cały swój majątek sprzedać i refundować nam. Zawar złe interesy, no kryminałów parę i jego ministrowie i tak dalej. Kupowanie wyszło na to, że kupił placebo. Jedna trzecia szczepionek to było placebo. Powiedział o tym oficjalnie producent. No, to teraz należało wziąć za telefon i od producenta zażądać zwrotu jednej trzeciej kasy, bo sprzedawali nam wszystkie trzy buteleczki, jako szczepionkę, każda po 100 dolarów. Skoro dzisiaj się przyznają, że w jednej buteleczce była woda, no to oddajcie to 100 dolarów. Za tę jedną buteleczkę, przynajmniej tyle powinien Morawiecki zrobić. Kompletna cisza jest. Więc jeżeli będzie COVID potrzebny, to te piskorze z Davos tam się dogadają, że, że trzeba zrobić kolejną pandemię. Bo jak mamy kontrolować dzielnicę arabską w Szwecji czy w Marsylii? Cholera, coś tam się wymknęło spod kontroli, te masy ludzi chodzą. Myśmy wcześniej mówili, że trzeba ich przepuszczać przez granicę. Ale jednak się rozmyśliliśmy i nie chcemy ich przepuszczać przez granicę. To zróbmy może COVID i wtedy mamy usprawiedliwienie, że zamknęliśmy granicę. Więc jak COVID się przyda, proszę pana, to władza urządzi COVID. Panie Wojciechu, mamy miesiąc październik, te, te wszystkie wydarzenia włącznie z wyborami. No, wydarzyły się w tym miesiącu. Wierzymy, że to nie przypadek. No i też zachęcamy do modlitwy różańcowej. Pana oczywiście zapraszamy w każdą pierwszą sobotę na krakowskie przedmieście. Ale też jakby mógł Pan ewentualnie jakiś krótki taki apel wystosować do młodych ludzi, bo wiemy, że w tych wyborach parlamentarnych dużo młodych ludzi poszło do urn. No i oni raczej nie głosują na prawicę. Jednak Polska, nie tylko Polska, ale ma martwimy oferty. się o Polską no nie młodzież. Nie głosują na prawicę, bo nie ma oferty. Jakby zapatrzeni są prawicę, smartfony, siedzą w mediach, w TikToku. Jest to przykre, ale no, mamy się modlić tak, za, za, naszą, za przyszłe pokolenie. To jest proszę pana, y, trochę nie moja rola. Tylko na przykład trenera, który uczy karatę i ma tych chłopaków, jest dla nich męskim wzorem. I nagle oni widzą, że kiedy oni w przebieralni tam kończą szukać swoich butów, to on siedzi na schodku i zmawia różaniec. I widzą, że ten super fajny trener siedzi w kącie i zmawia różaniec. Ja dlatego różaniec mają. W publicznych miejscach. Zwykle jak lecę samolotem, jak mógłbym wybrać taką porę, kiedy zrobię to, kiedy jadę samochodem, ale świadomie wybieram takie miejsca, gdzie to kogoś zakuje w oczy albo przywoła jakiś sentyment. To takie świadectwo w łapie. Młodzież często podejmuje takie wyzwania, które są niefajne. Jeżeli cała reszta mojej szkoły nie lubi czarnych i nie chodzi o murzynów, tylko o klechy z koloratkami, no to może ja właśnie w tym środowisku zrobię jakąś kontrę i mnie zauważą, bo już zrobiłem się na łyso, innym razem zrobiłem się na fioletowo, innym razem se podziarałem ubranie na szmaty, żeby ktoś na mnie zwrócił uwagę, a teraz może przyjdę z takim największym różańcem bojowym, jak Legion Maryi i będę z tym kastetem na ręku chodził, jak mi dyrektor powie, że mam to schować, to ja powiem, a ja różaniec zmawiam. To powinny być takie działania, apele pana Cejrowskiego. Mam tu różaniec na lampie, proszę pana. Nie będę wstawał, ale widzimy wisi na crucyfix, lampie. Widzimy pana Jezusa z matką Bożą, z dzieciątkiem Jezus. Panie Wojciechu, czyli świadectwo, tak? Onie pracują. Wisi. E, chodzi o to, że jak przechodzę po tym ciasnym pomieszczeniu, to jest mój gabinet, to co jakiś czas krucyfiks z tego różańca na lampie mnie puknie w czoło. I to jest dla mnie zawsze przypomnienie, tak jakby anioł stróż mi dał w ucho albo coś. On nigdy tego nie robi w nieodpowiednim momencie. Tylko akurat mnie puknie, skończ pracę, albo puknie, masz wolne, to może zmów serużaniec. Mnie puknie, co ty za głupoty wymyślasz teraz? Mnie puknie, koniec audycji, bo za chwilę muszę iść. Panie Wojciechu, krótko mówiąc, mamy dawać świadectwo przede wszystkim właśnie takiego męstwa duchowego. Nie wstydzimy się Pana Jezusa, nie wstydzimy się naszej wiary. Własny przykład, a nie apele. Popatrzą. E, bo młodzież lubi zazdrościć różnych rzeczy. Popatrzą panu, że pan jest na łyso i potrafił pan z dyni przyłożyć, a jednocześnie trzyma pan taki duży różaniec i widać, że ta pięść, która różaniec trzyma, też potrafiłaby przyłożyć. To to jest fajne, a nie apel. Mów się różaniec. Dziękuję Panu Pięknie. Moim Państwa gościem był pan Wojciech Cejrowski. Polski dziennikarz, prezenter, podróżnik, ale przede wszystkim Polak Katolik. Bardzo panu dziękuję i do usłyszenia wkrótce. Zapraszamy Pana również na Marsz Niepodległości. Dzień Dziś mi udaszcza. Pan jedno honorarium małe. Ojcze nasz pan mówi, za mnie jesteśmy kwita. Z Bogiem. Tak jest. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. Tak jest, Bogiem. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.